Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Bożygniewie położony jest nad Zalewem Mietkowskim na terenie gminy Mietków. Od stolicy Dolnego Śląska dzieli go niecałe 40 km. Korzystając z autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 5, podróż z Wrocławia do Mietkowa zajmuje nie więcej niż pół godziny. Sam Zalew Mietkowski jest największym na Dolnym Śląsku jeziorem zaporowym i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Powstał w 1986 roku po wybudowaniu zapory na rzece Bystrzycy i zajmuje powierzchnię niemal 1000 hektarów przy szerokości 2,5 oraz długości 4 km. Maksymalna głębokość zalewu to 17 metrów. Doskonałe warunki wietrzne panujące tu przez cały sezon sprawiają, że jest on doskonałym miejscem do uprawiania różnego rodzaju sportów wodnych. Zalew Mietkowski przez wiele, wiele lat wrocławianom, dolnoślązakom i turystom kojarzył się z miejscem, gdzie są bardzo dobre, wręcz można powiedzieć fenomenalne warunki wiatrowe, rzadko spotykane na śródlądziu, dlatego że jest to zbiornik, który jest odsłonięty od wiatru. Obok masyw Góry Ślęży powoduje, że przeważające wiatry z kierunków zachodnich niejako napotykając tą przeszkodę, no przyspieszają, krótko mówiąc, i w tym miejscu, gdzie przyspieszają, no mamy po prostu zbiornik mietkowski. Jak zaczyna wiać, momentalnie na zbiorniku wytwarza się bardzo krótka, można powiedzieć, że niebezpieczna fala, ale to powoduje, że ktoś, kto tu pływa na desce, na żaglówce, na katamaranie, będzie już pływał wszędzie na całym świecie, bo jest to taki zbiornik, który no, takie ma bardzo dobre warunki wiatrowe.